Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Jak tu pięknie. Tak, kochanie. Nie ma chyba piękniejszego miejsca. A Alpy? Na zdjęciach też wyglądają bardzo pięknie. Alpy są bardzo piękne, ale moim zdaniem Tatry są najpiękniejsze. Spójrz tylko. Ta góra jest bardzo wysoka. Czy to najwyższy szczyt w Tatrach? Tak. To są Rysy. To bardzo wysoka góra, najwyższa w polskich Tatrach. Tamten szczyt jest jeszcze wyższy. Jeszcze wyższy? Tak, to najwyższy szczyt w całych Tatrach, w Gerlach. Jest za granicą Polski na Słowacji. A ta góra? Myślę, że jest jeszcze wyższa. Nie, kochani, jest niższa. Jest tylko bliżej, dlatego wygląda na wyższą. Gerlach i Rysy są dalej. Cieszę się, że tu spędzamy ferie. To będą najwspanialsze ferie w najpiękniejszych górach, niedaleko najwyższego szczytu Polski. Jesteśmy na miejscu. To jest mała górka. Sam raz dla kogoś takiego jak ty. Mam jeździć tutaj? Mam zjeżdżać z tej dużej góry? To nie jest duża góra. To jest mała górka. To jest najmniejsza górka w okolicy. Czy naprawdę nie ma gdzieś jeszcze mniejszej? Nie, nie ma. Ta jest najmniejsza. No, przycinaj narty. Chyba wolę iść na spacer, mamo. Tak, Dusiu. Mam stracha. Taka wielka góra. Prawie tak duża jak Rysy. Patrz, jakie małe dzieci zjeżdżają z tej góry, mniejsze od ciebie. Może są mniejsze, ale na pewno są starsze. Dość gadania, idziemy. Zobaczysz, że to nic trudnego. Popatrz, tak trzeba stawiać nogi. Te narty są na pewno za długie. Inni mają krótsze narty i są starsi i więksi. Magdusiu, szybciej! Na pewno złamie nogę albo stanie się coś jeszcze gorszego. Ale wysoko. Chyba żartujesz. Wcale nie żartuję. Kochani, nie rób mi wstydu, przecież wiesz, że jestem dobrą narciarką. I niech tak zostanie. Wcale nie chcę być lepsza od ciebie. Możesz zostać najlepszą narciarką w rodzinie Grzegorzewskich. A, mama! Kochanie, uważaj! Trzymaj narty prosto i nie machaj rękami! Nic ci nie jest, kochanie. Początki zawsze są trudne. Ja czuję się dobrze.
ale nie można tego powiedzieć o mojej narcie. No cóż, masz teraz krótszą nartę. Jak tu pięknie. Jak tu pięknie. Tak, córeczko. Nie ma chyba piękniejszego miejsca. Tak, córeczko. Nie ma chyba piękniejszego miejsca. Alpy? Na zdjęciach też wyglądają bardzo pięknie. Alpy? Na zdjęciach też wyglądają bardzo pięknie. Alpy są bardzo piękne, ale Tatry są moim zdaniem najpiękniejsze. Alpy są bardzo piękne, ale Tatry są moim zdaniem najpiękniejsze. Ta góra jest bardzo wysoka. Czy to najwyższy szczyt w Tatrach? Ta góra jest bardzo wysoka. Czy to najwyższy szczyt w Tatrach? Tak, to są Rysy. To bardzo wysoka góra. Najwyższa w polskich Tatrach. Tak, to są Rysy. To bardzo wysoka góra. Najwyższa w polskich Tatrach. Tamten szczyt jest jeszcze wyższy. Tamten szczyt jest jeszcze wyższy. Jeszcze wyższy? Jeszcze wyższy? Tak, to najwyższy szczyt w całych Tatrach, Gerlach. Tak, to najwyższy szczyt w całych Tatrach, Gerlach. A ta góra? Myślę, że jest jeszcze wyższa. A ta góra? Myślę, że jest jeszcze wyższa. Nie, kochani, jest niższa. Nie, kochani, jest niższa. Jest tylko bliżej i dlatego wygląda na wyższą. Jest tylko bliżej i dlatego wygląda na wyższą. To nie jest duża góra, to jest mała górka. To nie jest duża góra, to jest mała górka. To jest najmniejsza górka w całej okolicy. To jest najmniejsza górka w całej okolicy. Czy naprawdę nie ma gdzieś jeszcze mniejszej? Czy naprawdę nie ma gdzieś jeszcze mniejszej? Przecież wiesz, że jestem dobrą narciarką. Przecież wiesz, że jestem dobrą narciarką. Wcale nie chcę być lepsza od ciebie. Wcale nie chcę być lepsza od ciebie.
Ale długa kolejka. Długa? Wcale nie taka długa. Za godzinę będzie jeszcze dłuższa. Ale to i tak najdłuższa kolejka w moim życiu. Nie lubię stać w kolejkach. A jeździć na nartach lubisz? No, to nie narzekaj. Popatrzmy lepiej na dziewczyny. Szybciej minie czas. Patrz, ta jest ładna. Rzeczywiście, ładna. Ale tamta w czerwonej opasce jest chyba ładniejsza. A ja wiem, która jest najładniejsza. Marta! Cześć, Marek! Sąsiadka. Ładne masz sąsiadki. Najładniejsze w całej Warszawie. Cześć, Marta. Ciągle się spotykamy w Warszawie, w Tatrach. Poznajcie się, to jest Paweł. Cześć. Też stoisz w kolejce? Tak, z kolegami. Chyba długo trzeba stać. My już zaraz jedziemy. Spotkamy się na górze. No pewnie tak. To do zobaczenia. Marta, już na Sokol. Bardzo ładna, to fakt. Ale zajęta. Ten facet, który z nią jest, chyba od ciebie starszy, co? Przystojniejszy. Głupie żarty, to tylko znajoma. Dobra znajoma. Dobra. Lepsza czy może najlepsza? Na pewno lepsza niż wasze dowcipy. Niezłe masz narty, Marek. Dobre, ale ty masz chyba lepsze. Najlepsze narty ma Maciek i najlepiej z nas jeździ. Ale za to mam najgorsze buty. No co, chłopaki, jedziemy? Doskonały śnieg. Wspaniale się jeździ. Ale nie wszystkim, patrzcie. Nasmarowane. Złej tanecznicy przeszkadza rąbek przy spódnicy. Nic ci nie jest, Paweł? Nic, tylko nie mam kijków. Nie będę mógł zjeżdżać. Proszę się nie martwić. Zaopiekujemy się Martą. Naprawdę będzie miała dobrą opiekę. Dobrą? Co ty mówisz? Najlepszą! Możesz się nie martwić i spokojnie wracać do hotelu. Po zapasowe kiki. Jedziesz, Marta? Naprawdę dobrze się czujesz? Doskonale. To spotkamy się w hotelu. Cześć. Ale ma szczęście ten Marek. Taka ładna dziewczyna. I dobrze jeździ na nartach. Najlepiej z nas wszystkich. To prawda. Doskonale jeździsz na nartach. Przyjeżdżam do Zakopanego co roku. Trzeba rozpoczynać naukę jazdy w dzieciństwie. Wtedy są dobre efekty. Moja siostra właśnie uczy się jeździć. Są razem z moją mamą w Bukowinie. A mój brat właśnie schodzi z Kasprowego. Twój brat? Jaki brat? Paweł to mój brat. Cioteczny. Marek, czemu się śmiejesz? To jest twój brat? Tak, i co w tym takiego zabawnego? Skoro to jest twój brat, to bardzo mu współczuję. Ale długa kolejka. Ale długa kolejka. Długa? Wcale nie taka długa. Za godzinę będzie jeszcze dłuższa.
długa, wcale nie taka długa. Za godzinę będzie jeszcze dłuższa. Ale to i tak najdłuższa kolejka w moim życiu. Ale to i tak najdłuższa kolejka w moim życiu. Patrz, ta jest ładna. Patrz, ta jest ładna. Rzeczywiście ładna, ale tamta jest chyba ładniejsza. Rzeczywiście ładna, ale tamta jest chyba ładniejsza. Ja wiem, która jest najładniejsza. Ja wiem, która jest najładniejsza. Ładne masz sąsiadki. Ładne masz sąsiadki. Najładniejsze w całej Warszawie. Najładniejsze w całej Warszawie. To tylko znajoma. To tylko znajoma. Dobra znajoma. Dobra znajoma. Dobra, lepsza czy najlepsza? Dobra, lepsza czy najlepsza? Masz niezłe narty, Marek. Masz niezłe narty, Marek. Dobre, ale ty masz chyba lepsze. Dobre, ale ty masz chyba lepsze. Najlepsze narty ma Maciek. Najlepsze narty ma Maciek. Maciek najlepiej z nas jeździ. Maciek najlepiej z nas jeździ. Ale za to mam najgorsze buty. Ale za to mam najgorsze buty. Ej, Tatry, noce Tatry, ej, upochane chore, ej, to złota długo, ej, jak nie bygło, Kulik, prawdziwy góralski kulik, to naprawdę coś wspaniałego. Tak, jest taka ładna pogoda, taki piękny dzień. Najpiękniejszy z całych ferii. Popatrz na choiny, jakie wysokie. Ta jest chyba najwyższa. Głos ma ten góral, taki mocny i czysty. Ale góralska gwara jest taka śmieszna. Czasem tego nie rozumiem, co do mnie mówią. Nie jest śmieszna, jest po prostu inna. Może według górali my mówimy śmieszniej. Głośniej, proszę śpiewać głośniej. Ej, to złota głupo. Ej, jak nie mygło role. To najprzyjemniejszy dzień z całych ferii. Żałuję tylko, że ty nadal nie umiesz jeździć na nartach.
Trudno, mamusiu. Ty zostaniesz najlepszą narciarką w rodzinie Grzegorzewskich, a ja będę najlepszą łyżwiarką w naszej rodzinie. Trudno, chyba rzeczywiście musi tak zostać. Ale zaraz, zaraz. Przecież Marek ćwiczy jazdę na nartach. Może stać się lepszym narciarzem ode mnie. Marek na pewno będzie gorszy od ciebie. Tata, jeszcze gorsza, ty? A ja najgorsza. Ale za to kulik mamy wspaniały. Jo, chodź tam, jo! Chodź tam! Chodź tam, Jolik! Jo! Ja pójdę w ciebie! Chodź tam do ciebie, he? Wracam do hotelu. Idziesz ze mną, Marta? Jeszcze jest bardzo wcześnie. Wcześnie? Raczej późno. Przecież wiesz, że wyjeżdżam. Wyjeżdżasz? Do Warszawy? Tak. Drogi są śliskie. Muszę wyjechać o drugiej albo jeszcze wcześniej. Do widzenia. Cześć. 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 Paweł wyjeżdża, więc zostajesz sama? Jutro przed południem przyjeżdżają... Twoi rodzice. Nie. Moje dwie siostry cioteczne. Ładne? Bardzo ładne. Dużo ładniejsze ode mnie. Przyjeżdżają pociągiem? Tak. Muszę czekać na nie na dworcu. Bardzo chętnie poczekamy z tobą. A narty? Jesteśmy tu po to, żeby jeździć na nartach. Narty są najważniejsze. Nie, nie. Musimy pomóc Marcie, jej siostrom. Koniecznie. I naprawdę są ładniejsze od ciebie? Dużo ładniejsze. Są najładniejsze w całej naszej rodzinie. Czy dobrze jeżdżą na nartach? Lepiej ode mnie. Wagon numer 5. To są właśnie moje siostry cioteczne, Kasia i Basia. Są od ciebie młodsze. Dużo młodsze. Ale ładniejsze, prawda? Taki piękny dzień. Taki piękny dzień. Najpiękniejszy z całych ferii. Najpiękniejszy z całych ferii. Góralska gwara jest taka śmieszna. Góralska gwara jest taka śmieszna. Może według górali my mówimy jeszcze śmieszniej.
Może według górali. My mówimy jeszcze śmieszniej. Marek na pewno będzie gorszy od ciebie. Marek na pewno będzie gorszy od ciebie. Tata jeszcze gorszy, a ty? Tata jeszcze gorszy, a ty? A ja najgorsza. A ja najgorsza. Ładne? Ładne? Bardzo ładne. Ładniejsze ode mnie. Bardzo ładne. Ładniejsze ode mnie. Czy dobrze jeżdżą na nartach? Czy dobrze jeżdżą na nartach? Lepiej ode mnie. Lepiej ode mnie. To bardzo wysoka góra. Najwyższa góra w Polskich Tatrach. To bardzo wysoka góra, najwyższa w Polskich Tatrach. Ta jest ładna. Ale tamta jest chyba ładniejsza. Ta jest ładna, ale tamta jest chyba ładniejsza. To bardzo wysoka góra. Najwyższa góra w Polskich Tatrach. To bardzo wysoka góra, najwyższa w Polskich Tatrach. Ta jest ładna, ale tamta jest chyba ładniejsza. Ta jest ładna, ale tamta jest chyba ładniejsza. Cieszę się, że tu spędzamy ferie. To będą najwspanialsze ferie w najpiękniejszych górach, niedaleko najwyższego szczytu Polski. Tatusiu mój kochany, jesteśmy w Zakopanem. Tu jest świetnie. Mam najładniejsze narty. Jeszcze nawet lepiej od Marka i od Marty. Z największych gór zjeżdżałam i wcale się nie bałam. Tu jest najpiękniej w świecie. To wprost nie do pojęcia. Tatusiu mój kochany, jesteśmy w Zakopanem. Jak wrócę do Warszawy, to ci pokażę zdjęcia. Tatusiu, tu jest ślicznie, po prostu fantastycznie. I tak się opaliłam, że aż mi złazi skóra. Ja nie chcę jeszcze wracać, ja wolę zostać w górach. Całusów 100 000, a może jeszcze więcej. Magda. Thank you.
Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.